Krzysztof Udarczyk, jesteśmy na zgrupowaniu w Zakopanem. Przygotowuję się wreszcie do walki z Rahimem Czekiewem. Długo się mówiło o tej walce, wreszcie kontrakty zostały podpisane. Co sądzisz o swoim rywalu? No co sądzę, na pewno zawodnik bardzo niewygodny, szybki, silny, dynamiczny i boksuje z zawrotnej pozycji, więc na pewno jest to jakieś tam utrudnienie. No. Co mogę powiedzieć o mistrzu olimpijskim? No, nic dodać, nic ująć, tak? Zdaje mi się, że już wyższego chyba poziomu nie ma. No właśnie, tutaj są takie dwie kwestie. On jest znakomitym amatorem, z mistrzem olimpijskim, natomiast nie ma takiego doświadczenia na zawodowstwie, jakie masz ty. Jak sądzisz, co tutaj będzie miało większą wagę? To twoje doświadczenie zawodowe, czy jego wyszkolenie z amatorki? Wyszkolenie na pewno też będzie miało dużo do znaczenia, ponieważ jest to szkoła rosyjska, gdzie wiadomo, że tam wyszkolenie mają zajebiste. No, naprawdę są mega, moim zdaniem. Chyba jedni z lepszych na świecie w wyszkoleniu, ale no, od paru lat też mamy, wiadomo, no, trenera, można powiedzieć, z Rosji, Fiodora Łapina, który, bym powiedział, bardzo to powiela i otwiera w nas to, tak? Pogłębia jakby w nas te różne rodzaje rzeczy, które też oni mają, tak? W końcu trener się wywodzi z tamtej szkoły, więc jakby nie było, sam próbuję też, żebyśmy to gdzieś tam pojęli to, tak? Powiem ci, że tutaj może być właśnie, mogę mieć tą przewagę właśnie, że nieraz boksowałem w 12 rundowych walkach i nieraz miałem kryzys i nieraz różnie bywało, sam widziałeś też, więc no myślę, że tutaj akurat to doświadczenie będzie przemawiało za mną. Zawodnik taki jak Czekijew, idący do przodu, zadający dużo mocnych ciosów, to jest coś, co tobie pasuje? Znaczy, coś, co mi pasuje, no na pewno ciutkę gorzej się będzie boksowało z zawodnikiem, który idzie do przodu i boksuje, nie czeka, nie chodzi, tylko gdzieś tam rzuca te ciosy. Ale ja też jestem zawodnikiem, który bardzo wykorzystuje różnego rodzaju luki, błędy w obronie i pozostałości, które nie zostały jakby sprzątnięte po zadanym ciosie, tak? Które gdzieś tam zadał cios i zostaje na przykład, albo nie odszedł, albo nie wiem, no, nie uchylił się od ciosu, więc zdaje mi się, że będzie to bardzo ciekawa walka. Ciekawe, co powiedziałeś, bo większość chyba kibiców uważa, że taki zawodnik, który na ciebie napiera, daje okazję do kontry, to jest coś dla ciebie lepszego niż na przykład Palacios lub Cunningham, którzy uciekają. Znaczy, kurde, no są swoje, na pewno są swoje plusy i minusy, o tak powiem szczerze. W jednym, jak i w drugim przypadku. No wiadomo, że Palacios był troszeczkę innym zawodnikiem, nie można porównać go w ogóle do Steve'a Cunninghama, który odchodził, trochę uciekał, potem wchodził, boksował. Tak, Palacios w pierwszej walce rzucał do tyłu gdzieś tam te ręce, też był bardzo niewygodny w pierwszej walce, w drugiej podjął bój i też bardzo fajnie to wyszło. A Czekijew jest to zupełnie inny zawodnik, no. Zawodnik, który naprawdę zdaje mi się, że w pewnym sensie osiągnął wszystko. Teraz sprawdza się w boksie zawodowym, więc tutaj nie ma nic dodać, nic ująć. No, trzeba wyjść, zaboksować, nieważne kto to by był, czy to był Czekijew, czy to był, nie wiem, no, ktokolwiek, tak? No, wiadomo, że tak jak tutaj mówiłem, no, wchodzimy w wyższy poziom wtajemniczenia. Nie są to zawodnicy z pierwszej łupanki, tylko są to zawodnicy, którzy sobie zasłużyli na to, żeby być tutaj, gdzie są. Stajesz się takim powoli produktem eksportowym polskiego boksu, cały czas walki na wyjeździe, pasuje ci to? Znaczy, czy mi pasuje? No nie przeszkadza, powiem szczerze. Wiadomo, że gdzieś tam jest obawa przed sędziami, przed tą drugą stroną, tak, że może być powtórka z rozrywki, jak było z Pawłem Wielkomianem, ale no, zabezpieczamy się jakoś. Raczej staram się zabezpieczyć, no, boksując, tak, nie dopuścić do tego, żeby był taki moment. No, wiadomo, że ja mówię teraz, zabezpieczamy się, a w Australii było zupełnie inaczej, ale w Australii tą walkę miałem zupełnie, jakby można powiedzieć, wyrysowaną w głowie i gdzieś tam starałem się iść swoim torem wyznaczonym, który gdzieś tam miałem w głowie. Tutaj tak samo sobie ustawiam tą walkę już, jak ona ma wyglądać, jak ma przebiegać i kto ma wygrać. Właśnie tak, a propos zabezpieczania, jak wygląda konkretnie kontrakt na tę walkę? Czy będzie rewanż, czy nie? Kontrakt jest bodajże obrany taki w jedną, taki w drugą, bodajże dwie walki, tak? Jeśli wygrana, to i tamten będę chciał rewanż, jeśli przegrana, to ja będę chciał rewanż. Wracając jeszcze do Czekijewa, wiem, że to jest takie pytanie, którego się nie powinno mistrzowi WBC zadawać. Pasują ci mankuci?
Na pewno nie są wygodni. No, na pewno nie są to zawodnicy, ze którymi sikam i no tutaj miałem się, można powiedzieć, z Arturem. Może to nie był sparring, ale to była taka jakby zadaniowa technika. No, nie są wygodni, no. Nie są, na pewno nie są wygodni i trochę ciężej się z nimi boksuje. Trzeba trochę więcej tej prawej ręki uważać, oczywiście też na ich zakrętszą rękę, znaczy tą z tyłu, więc no wiadomo, no Artur nie jest Czakijewem, a Czakijew nie jest Arturem, tak? I tutaj też można to dwojako tłumaczyć. No, Czakijew bardziej wkłada się z tymi sierpami, Artur bardziej bije te proste ciosy proste, więc to jest co innego i ten jest co innego. Czakijew jest dużo niższy, bo jest jeszcze niższy ode mnie, tak? Mamy to 80 bodajże chyba 1 albo 2 cm, więc te 4 cm czy tam 5 też robią różnicę. Artur mamy 90 bodajże, jeśli się nie mylę. Więc no, jeden i drugi ma coś wspólnego, że są mańkutami, ale stylem odbiegają od siebie. Z tego, co mówił trener, to raczej takich szans na takie sparingi między tobą, Arturem, Szpilką, te prawdziwe sparingi nie ma. Natomiast jest u was Krzysiek Głowacki, który chyba byłby ciekawym sparing partnerem tutaj. Tak, tylko Krzysiek musi troszeczkę więcej czasu zadawać też, a nie czekać. Wtedy jak najbardziej fajnie było z Krzychem posparować, no wiadomo, pouczyć się troszeczkę tego. Krzychu też jest bardzo niewygodny i bardzo silny, no, mocno bije, więc czemu nie? No, tylko ta ilość osób, prawda? Wiadomo, że musi być ciutkę większa. Oglądałeś tę walkę Czakijewa z Taylorem, który tak średnio dosyć wypadł? Raczej Taylor też był, że tak powiem, silny Taylor, tak? Jeśli oczywiście był na sparingach i wiadomo, że szybkość nie ta, ale siła była, więc no, wcale się nie dziwię, że był niewygodny, no bo był dosyć silny i na pewno też w pierwszych rundach nie stawiał tak dużego oporu, jak w następnych. Od połowy walki zaczął stawiać opór i zaczął coś tam boksować, tak? Więc chyba nawet, jeśli się nie mylę, nawet podłączył Czakijewa. Tam był taki moment, więc zdaje mi się, że może być walka bardzo emocjonująca. Właśnie tam ta walka pokazała, że są tam luki na jakieś konterki, a ty to lubisz chyba. Znaczy ja lubię wykorzystywać błędy, więc na pewno gdzieś będą jakieś błędy, to będę starał się je wykorzystać.